Cześć, witam serdecznie, jestem Bartul, zapraszam na kolejny materiał. On my way to the goal, I had to hide from a sandstorm in the ruins of a restaurant, where I was attacked by one of the local bandits. In the ensuing fight, I had to knock him out. The poor bastard will have a hell of a headache when he wakes up. I also took his car, so we can't really expect a warm welcome from his buddies, whoever they might be. My next goal is a lighthouse in the desert, near which Damir spotted some antennas. I hope that's where the satellite communication center is, with the maps we're looking for. Dobra, powiem wam, że ta gra jest po prostu fantastyczna. Tak mi się wydaje, ale ta mapa jest chyba troszeczkę mniejsza niż poprzednia, no ale no jeszcze tutaj tak czy inaczej też kilka odcinków będziemy musieli poświęcić temu obszarowi. Morze Kaspijskie. Wiecie co? Aha, czekajcie, bo ja amunicji nie mam. Wiecie co, ja muszę się wrócić chyba jednak i... No ta luneta, powiem wam, że tu się nie przydaje w ogóle. Apteczka. Musimy się wrócić, wiecie? Co tak piszczy tutaj? A. Dobra. Musimy się chyba wrócić i ty co? Naprawić sobie sprzęt, bo to chyba nie robota. Czy zaryzykować i idziemy dalej? Więc za bardzo nie będę miał z czego strzelać za chwilę. Ale co to spróbuję przeładować, aczkolwiek chyba ta broń jest zepsuta. Widzicie, z tej broni nie mogę strzelać. Tutaj mam tylko 26 sztuk amunicji. A tam pelętają się te pieprzone mutanty. Cholera jasna. Dobra. Wiecie co, lepiej żeby mnie zobaczyły. Chyba tu nic więcej nie ma. Chyba. A patrzcie, nie piszczało. Co, nie ma co się tam zbliżać, nie ma potrzeby. Kurde, ten świat jest taki piękny w tej grze, że mnie kurwa zaraz tu rozwali. No patrzcie na to, jak to wszystko genialnie wygląda. W ogóle chyba maskę ma założoną. A chyba nie muszę jej mieć. O cholera, jasne. Wiecie, to jest problem tego typu, że właśnie amunicji nie mam. Cholera, skacz, 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 skacz. Ajajajajaj. Nie mam czym cholera strzelać. Surowców mam dużo. Ale... No, chyba sobie poszły. No ma tutaj nic nie ma. Shit, chyba coś mnie goni. O cholera, o cholera, o cholera. Kurczę, tu nic nie ma. Tu coś piszczy. Dobra. Jest amunicja 9 sztuk, super. Może dobrniemy do końca. Wiecie co, generalnie rzecz ujmując, jesteśmy tutaj. Ej, dosyć mała ta mapa jest. Dosyć mała ta mapa jest. Wydaje mi się, że dosyć szybko ją ukończymy. Znaczy szybko, no jeszcze pewnie jakiś czas tutaj poharcujemy. Dobra, tutaj chyba już nic nie ma. Exploring w tej grze jest genialny po prostu. Wiecie co? Tam chyba nie byłem.
Ale dobra, gdy jesteśmy tylko tutaj, eksplorowaliśmy te tereny za drogą. Shit, 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 shit. Jak na wejść? Cholera. Chyba się przeblokowało. Co tak strzeliło? Coś tam wybuchło, wiecie, ale... Co to takie, jakieś takie wybuchy? Wiecie, to latarkę sobie musimy, znaczy, naładować prąd. Strasznie szybko się tu zużywa ten cholerny prąd. Cały czas coś tu piszcze, a tu nic nie ma. Sześć sztuk amunicji. Ale amunicji brak. Czego gra mi każe? Aha, że przez okno mogę przejść. Tu mam jakieś zejście na dół, patrzcie. Jaki ciul we wsi. Ja pierdziele. Prawie zginąłem. Co tak piszczy tu, cholera? Patrzcie, można tam wejść? Ale czad. A tu już nic nie piszczy, więc... A, tutaj mamy coś jeszcze. Wow. Czekajcie, czy tu nie jest czasem ten? To chyba jest warsztat albo jakiś budynek ochronny. Cały czas coś tam jest. Lara go wiedzie. No, ale będziemy szukać. Nie chcę tego za bardzo zostawić. Chyba, że na górze tutaj moment. No, coś tu piszczy. Jak byk. Chyba, że to na górze gdzieś. Dobra. Szkoda naszego czasu. Znaczy, gdybym nie nagrywał, to może bym tu szukał do upadłego, ale nie będę was przynudzał. Myślałem, że tu się będziemy mogli przespać, wiecie. Najgorsze to, że się robi powoli noc. Czekajcie, bo ja tutaj dotarłem. A to jest jeszcze przed nami. Sporo tutaj tych statków. Na razie nie będę się wracał, myślę, bo to mamy za dużo przeciwników. Zresztą robi się noc. I to się robi problematyczne. Aha, nie mam naboi. Do tej broni. Jest coś tam świszczy, jak nie wiem. Niech to dunder świśnie. No co tu cholera pisze znowu, no ja pierdzielę. O! Kurde, kto by się spodziewał. W życiu bym tego nie odnalazł. Wybieramy wszystko, wiecie, bo się to wszystko przyda nam. O! Proszę bardzo. A, to jest tutaj.
A nie, no tutaj. Dobra, tu chyba tyle. A na sumie kryjóweczka wam powiem. Dobra, w ogóle zobaczmy, co jest naszym celem, bo w sumie wygląda na to, że bunkier centrum o łączności znajduje się gdzieś na wysepce niedaleko latarni. Muszę znaleźć wejście do kompleksu, dobra. I tutaj, aha, tutaj jeszcze coś mamy chyba. Fajnie to wygląda naprawdę. Ale ja tam nie jestem w stanie wejść. Raczej. Możesz chłopie piszczeć i tak i cię nie podniosę. Chyba muszę maskę założyć. Coś tu piszczy znowu, ja pierdzielę. Się przestraszyłem. A tu jest 15 sztuk. Elegancko. Jesteśmy uratowani. Ej, patrzcie, tu mam jakąś bazę. Tu jest... jakiś budynek. W sumie to nie ma co, idziemy tam zobaczyć. Kurczę, jeszcze ten demon pieprzony latający. Fajnie, tak skrzętnie pochowali to wszystko. Jest, mamy warsztat, dobra, i spania. Co tu za giwera jest? Ja cię pierdzielę, to była pułapka. To my możemy generalnie niby spać, a tu jest wejście takie, że każdy może wejść. Dobra. Najważniejsze to, że możemy sobie w końcu naprawić naszą broń. No to było naszym priorytetem. Apteczki możemy stworzyć właśnie. Co to kurczę jest? Amunicja do karabinu snajperskiego, aha. Czekajcie, bo to stworzyłem niepotrzebnie. Ej, 4 minuty mi zostały? O cholera. Strasznie mało. Skąd te poczwary tu przylazły? No kurde, przecież jest tutaj... Niby to jest taki budynek, gdzie możemy czuć się bezpiecznie, a widzicie jednak tak nie jest. Ej, chyba ktoś tu znowu przyszedł. Cholera jasna. Szlak. Ani chwili spokoju, ani chwili spokoju. Dobra, robimy to szybko i idziemy stąd. Mamy sporo tych surowców, to trzeba to wszystko wykorzystać. Tutaj chyba nic nie ulepszymy. To też trzeba naprawić.
To przez tą burzę piaskową. Ciężka kolba, kawałek rury przerobiony na kolbę znacznie zwiększa stabilność broni. Widzicie, fajne. Wiecie co, ja może sobie zmienię broń. Tak, zmienimy sobie broń. Tylko, że tutaj nie jestem w stanie tej broni zmienić. Ty też, bo nie jestem w stanie wymienić. Gdzie się wymieniało broń? O, maska wymaga naprawy. Nie mogę broni wymienić? Co jest grane? Kałach Gatling i laser. Kałach Gatling i przepraszam, Taicher. Tihar. A, to jeszcze do naprawy. Dobra, to tyle. A myślę, że możemy broń wymienić. Dobra. Wiecie co, może się prześpimy jeszcze co? A nie, bo w sumie idziemy tutaj do budynku obok, jeszcze jest dzień. Super. To jest jakaś miejscówka. Obawiam się, że na pewno tam mnie mile nie przywitają. Chyba ta maska musi być założona. Ej, co to kurwa za zjeby tu łażą? Aha, czekajcie, bo tutaj jest. Tu mamy dwa dzienniki i mamy tutaj ulepszenie. Tylko nie wiem, czy ja sobie mogę tutaj tak sobie wejść. Oni chyba nie atakują mnie. Dobra, oni nic nie wiedzą. Dobra. Co tu było? Aha, ogień. Dobra. Why you, Mircea? I know not you at all. You come check on us, yes? From Baron come, from tower, yes? Forgive me, yourself. I stupid slave, no nothing, nothing at all, nothing. Master up there, yes, master no home, yes. No dobra, czekajcie, bo tu mamy ulepszenie, tu mamy do zebrania dwa dzienniki. Zaraz przed odpłynięciem powiedział mi: uważaj na kontener 406, to specjalna dostawa dla nas, dla sam wiesz kogo, odpowiadasz za niego głową. Głową i co ja mam teraz kurczę zrobić? Całą noc nie miałem łączności, pogoda też się zesrała, północny wiatr hulał jak tak mocno, że sprawie narobiłem w gacie. Nigdy w życiu nie widziałem takich fal, ale tak kołysało, że niektóre kontenery, w tym 406, wypadły za burtę, zabierając ze sobą dwóch członków załogi i to niby moja wina. Co? Miałem zatrzymać je gołymi rękami, spisałem współrzędne, tyle mogłem zrobić. Jeśli tak im zależy na ładunku, to niech go sobie wyłowią. Master, no expect you. Go away. Czekajcie, bo tu jeszcze coś tak piszczy.
A poza tym... Zapalę mu to światło. Niech się tam modli do tego światła. Tutaj coś piszczy cały czas, cholera. No, już teraz nie piszczy ten pieprzony piszczek. Piszczy dalej, cholera. Ja cię pierdziu, to chyba się nigdy nie skończy. Te piszczenie. Zastanawiam się, gdzie tu może być jakaś znajdźka jeszcze. A widzicie, jakie skarby i całkiem nie mało tych skarbów. Tu też coś jest. Tu coś pokazuje, że jest, ale nie widzę tego. No dobra, na razie zobaczmy górę jeszcze. To są wrogowie. O cholera. Gówno, kuźwa. Dupa, ale się mi kuźwa udało. Po cholerę fest. A cóż zrobić? No cóż, szkoda. Chciałem po cichu, nic z tego nie wyszło. Ale co to za tutaj za przejście jest? Headshot. Go się poddaje. Jak się goś poddaje, to chyba możemy go tylko co najwyżej. I'm done fighting for them. Fuck it. Dobra, możemy go. Fajnie, że można ogłuszać, albo można właśnie załatwić gościa. Skrzyneczka do otwarcia. Piszczy, 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 piszczy. Cały czas coś piszczy, cholera. Gdzie jebla dostać? Gdzie to ulepszenie jest tutaj? Nie to! Jeszcze muszę jeden dziennik znaleźć. Tutaj i ulepszenie. Nie pójdziemy stąd, dopóki tego nie znajdę. No to kurde, coś tu piszczy, ale... Jeszcze na górę można wejść, dobra. Wiecie co, ja chyba sobie tą broń wymienię. Bo to jest shotgun. Także wymienię sobie tą broń. Dlaczego mi tą odłożył? Aha, w ten sposób to działa. Chyba postrzelamy trochę z shotguna, bo jeszcze nie strzelałem, wiecie.
Bardzo fajna sprawa, dobra. 11 odcinków, a nie jeszcze lama nieraz z shotguna. Cały czas coś tu piszczy, coś tu jeszcze jest. A tutaj mamy, dobra. Skarby. O, mamy drugą notatkę. Niniejszym ja, Arsen Mustafin, oświadczam tobie, zawsze onej gnidzie, nazywającej siebie baronem, że jestem przywódcą mojego ludu, a nie jakimś zdrajcą mianowany przez ciebie. W imieniu ludu Wolnego Kanionu oświadczam, że nie będziemy się już dłużej ciebie bać, ani słuchać twoich oprychów. Dość tego. Nie będziemy traktowani jak bydło. Nie będziemy patrzeć, jak robicie z naszych kobiet i mężczyzn niewolników. Koniec z niesprawiedliwości. Chwycimy za broń. Przegonimy twoje psy i pozabijemy was co do jednego. Teraz to ty będziesz się bać nas, ponieważ w nas jest wolność. Jeśli będzie trzeba, to za tę wolność zginiemy. Nie potrzebujemy twojego świętego płomienia. Nigdy nie napadaliśmy na twój dom, więc ty wynoś się z naszego. Arsen Mustafin, prezydent wszystkich wolnych mieszkańców Wolnego Kanionu. Dobra, jeszcze to ulepszenie musisz znaleźć, cholera. Aj, czekajcie, to jeszcze nie wszystko. To jeszcze nie wszystko. Co tak piszczy tu, cholera? Szafeczka, cyk. Szafeczka, cyk. Gdyby ty nie wykrywasz, to powiem wam, że przypuszczam, że 50% bym przeoczył tych rzeczy. O, mamy ulepszenie. Zrobić ulepszenie do swojego ekwipunku, znaleźć warsztat, by je zamontować. Dobra, czyli super, mamy tutaj wszystko zrobione. W zasadzie już nic na mnie piszczy nawet. A tutaj jeszcze możemy na górę chyba wejść. O, mamy warsztat. Dobra, zobaczmy, co to ulepszenie daje. Bo to chyba jest na rękę, więc de facto musiałbym wypierdzielić. Musiałbym wypierdzielić. Zaraz zobaczymy, moment. O! Drewniana kolba i chwyt standard w przypadku kałacha. Aha, no dobra, to mamy poprawiać stabilność. To sobie to zamontujemy. Tutaj nie mogę nic zmienić. No dobra, to zostaje. Co to jest to? Ten magazynek ma 6 nabojów, zapewnia najlepszy czas przeładowania i szybkostrzelność dostępne do strzelby. Mniejsza wersja BM do strzelby, magazynek mieści tylko 3 sztuki amunicji, ale można go szybko wymieniać na nowy. Dobra, nie zostanie ten 6. I czerwony laser. Może być. Teraz tutaj mamy to ulepszenie, którego możemy... Czujnik ruchu to skomplikowane urządzenie, korzysta z różnorakich czujników i zaawansowanych algorytmów komputerowych, by identyfikować ruchome jednostki wroga. Jego efektywne użytkowanie wymaga jednak nieco praktyki. Dobra, nie będziemy tego wymieniać, to zostaje. Zwróć uwagę, że jak nam tu się to zbrudzi ta broń, to nam się statystyki pogarszają. Dobra, tu tyle. Tutaj tyle, nic tam tu chyba nie piszczy więcej, więc chyba tutaj nic więcej nie znajdziemy. Dobra. Udało nam się całą lokację tu przeszukać. Szkoda, że nie ma tutaj trolki. O, jest. Ale to musimy z góry. Jak tam na górę wejść? A jest tutaj, dobra. Nie wiem, czy uda nam się jakąkolwiek misję wykonać. Dobra, tutaj tyle chyba. Wszyscy śpią. Jeszcze ewentualnie można by... Aha, czekajcie. Nie, nic nie można. Tylko że właśnie się chyba wróciłem. Mam iść na północ.
Dobra, ruszamy. Coś tu jest. Coś tu jest. Prawdopodobnie tego też bym nie zabrał, gdyby nie ten czujnik. Na trudniejszy, na wyższych poziomach trudności ten czujnik chyba jest jedyną deską ratunku, bo bez tego to byśmy tutaj nie mieli szans cokolwiek wyprodukować. Czekajcie, bo tu jest jakiś... aha. Tu chyba nic nie ma. Poszlamy trochę tego Shudrana. O, jednak tu jest coś, patrzcie. Ale jaja. Bardziej opłacało się tu przyjść. Kocham metro. Naprawdę gra jest fantastyczna. Misja. Czy to de facto zmieniła nam się lokacja? Nie wiem, czy to damy radę wykonać. Jak jeszcze znajdziemy coś po drodze, to prawdopodobnie nie, ale jak tutaj nic więcej nie będzie. Czekajcie, bo tu mogło coś być jeszcze. O, nie ma tutaj nic. O, jest tam latarnia. Pomimo tego, że jest noc, powiem wam, że jest dosyć jasno. Aha, opiniam, że musimy biegać z bronią schowaną. Ja mam maskę cały czas założoną. Czekajcie, bo tutaj docieramy do pewnego miejsca, w którym mamy ulepszenie. Tylko, że to jest chyba... Oh shit. I tutaj chyba jest ulepszenie. Łapka. Co to było? Możemy się przespać, wiem, ale nie wiem, czy chcę to robić. Chyba dobra, prześpijmy się. Chociaż w nocy bandyci śpią, no ale dobra. Pobudka, panie, pobudka. No teraz zdecydowanie lepiej widać. Shit. Nie trafiłem. Nóż sobie gdzieś tam poleciał. Że go znajdę. Przynajmniej postaram się. Okej, odzyskałem nóż, ale... Dobra. Ulepszenie było tutaj. Także oprócz tego, że tutaj zapaliliśmy tą lampkę, to jeszcze zebraliśmy tutaj to ulepszenie. Dobra, tutaj jeżeli chodzi o tutaj, o tą lokację, to tutaj byłoby tyle. A my mamy iść tam.
Powiem wam, że nie wiem, czy mi czasu starczy, żeby jeszcze coś tu zrobić. Co się tam cholera dzieje? Fajnie, fajny shotgun jest. Podoba mi się. Dobra, broń. Piszczy, świszczy, wszystko dookoła. Kurde, aż 3 strzały straciłem. Jak mogłem tego nie zauważyć? Myślę, że tam się dawaj do środka, dobra. O, co to za sprzęt? Nie myślę, że to można kierować. Nieźle. Dobra, to wsiadamy tam. A, zamknięte jest. To znaczy zamknięte, nie działa. To coś. Wiecie co? Dobra, jedźmy tam na dół. Goś nie żyje. Holy crap. No ogień taki widzicie jest średni w tej grze. Filtr mamy, dobra. Jeden nabój, fest. Ja nie wiem, czy tam chcę schodzić. Natomiast czekajcie, bo my jesteśmy tutaj. A przeoczyłem jeden dziennik. Tutaj gdzieś powinien być dziennik, chyba. Chyba, że na dole jest. A, ja już gówno, ja tutaj nie wrócę. Świetnie po prostu. O! Ale całkiem przypadkowicie dwa filtry zdobyłem. Warto było wrócić. No tu się terepie ziemia sama cholera. Znalazłeś koktajl Mołotowa, przytrzymaj pierdzę, aby go wybrać. No wiem, wiem, po co mi jakoś. Po co mi to mówią? Gdzie to ja nie wiem czasem czy. Czy
mały dodatek. Strasznie długo przeładowuje ta broń. Co to gość taki wytrzymały jest? Uwaga, uwaga. W ogóle to zapiszę sobie grę. Ej, to to ślepy zaułek? I co? A, tutaj jest coś, dobra. To było nieprzemyślane. Ej, ten gość nagle nie żyje. Ja go przecież nie zastrzeliłem. Dobra, wychodzimy stąd. What the fuck, co tam się dzieje? Chodź, bo mnie ręka napierdziela. Za dużo to czasu nie mamy. Zaraz, zaraz tam będziemy. Jaka to lokacja jest ogromna. Piszczy, świszczy, wszystko kurwa dookoła, nie wiem co się dzieje. Dobra, idźmy zobaczyć co się, kto się tutaj tucze. Tu mamy. Tutaj mamy kolejnego. O, tutaj mamy jakieś zejście na dół. Co? Bo sobie to zostawimy na następny odcinek, bo myśmy...
wszystko jest pozamykane. Dobra, wróćmy na górę. To sobie zostawimy następny odcinek, bo nie wiem. Może być duża lokacja. Co tu się wyrabia? Co to za broń jest? Jak ktoś mnie zostawił? Dobra. Zresztą może coś być na tym właśnie. Raczej na pewno jest. To chyba snajperki ładuje w nas. Dobra, pomogliśmy jej. Zadanie wykonane. You killed my enemies, so I think you're a friend. No na to wychodzi. Sejfik. Dobrze, coś kuźwa piszczy. Dzisiaj jebla dostać tym naprawdę. Z tym piszczeniem. Dobra, będziemy kończyć powoli, moi drodzy, ten odcinek. Kurde, nie mogę tu przejść. Windy? Jakie windy? Chyba jedno z naszych. A tu jest ta winda na dole. Dobra, będziemy kończyć. Zaraz zacznie się gadanie i nic nie zrobimy. Jakie widoki, patrzcie tu. Nie mówcie, że to możemy chodzić wszędzie. A no to jest cała ta. My friend, the Moon Eye by Lair, as we call them, turned my people into slaves. Wanted to put me in shackles too. Better death. Reach you loud and clear. Your man helped me. I mean, you're dead. But why are you here? For 5 years, nobody would come here save for Moon Eye by Lair. What do you know of the antennas near your lighthouse? There used to be a comm center before the war. My mother worked there. She was an officer. The facility is long abandoned. I went there after war to look for Mom's traces, but found nothing. I will help. Arvio, you have to find the archive. It should be near the command center. Look for shots taken after the war, starting with the year 2013. The mirror will soon be there. You can count on him. Miller, over and out.
Dobra, moi drodzy, to chyba tyle. Kończymy. Tak, to zrobię już w następnym odcinku, nie mamy czasu. Dobra, moi drodzy, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, Piona.